W 2004 roku w budżecie państwa na subwencję oświatową było 25 miliardów złotych. W 2004 roku? W 2004. 10 lat później, czyli w roku 2014, było 40 miliardów złotych. W ciągu 10 lat dosypaliśmy do systemu 15 miliardów złotych, z czego zdecydowana większość to są pieniądze, które poszły na podwyżki dla nauczycieli. W tym samym czasie ubyło w systemie 11% nauczycieli i 23% uczniów. My dzisiaj mamy ponad milion uczniów mniej niż mieliśmy 10 lat temu. Niż w roku 2004. Znaczy? Niż w roku 2004. Wyjechali. Co to znaczy? Nie, no po prostu ci, którzy byli dorośli, a ci, którzy się urodzili, jest ich mniej, niestety. Ale co to oznacza? Że mamy znacząco więcej pieniędzy w systemie, w którym jest mniej nauczycieli i znacznie mniej dzieci. Ja uważam, że te 40 miliardów, które mamy, to są całkiem spore pieniądze, tylko my je źle wydajemy.